Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Wołokołamsk. A jeśli spojrzycie na minimapę, to zobaczycie, że jest to inny układ niż klasycznie. Co ma dla mnie to dobre znaczenie, że jest taka mapa włączana stosunkowo rzadko. Gracze nie do końca ogarniają, jak się na niej poruszać, a że ja mam tym razem do zrobienia fragi na lekkich i średnich czołgach, to dodatkowo sprzyja mi to, że swoim zwyczajem będę jechał dookoła. No tu pierwszy strzał. Będę jechał dookoła i po prostu kampił. Czerwoni wjeżdżają już na punkt, już go przejmują, przejęli. Jest cała masa podświetleń lekko po lewej stronie. Ja cały czas jadę do przodu. No, na M4 nie ma przestrzału. Street Wagon zginął. Teraz dopiero. Krytyczne trafienie. Czy uda się zrobić fraga? No nie udało się, padła asysta. Punkty się liczą, ale ja bym wolał na takich czołgach robić fragi, bo mi są potrzebne do zadania. W tej chwili mam już centralnie po lewej stronie przeciwników. Tu mi jeden wjechał za domek, M4A2. Czy będzie chciał się pokazać? Wystrzelałem trochę płotków, żeby widzieć dokładnie podświetlenia. No tak, tutaj jest troszkę... O, tam czwórka się załapała. Jest troszkę podniesiony teren, nie do końca mogę wyłapać przestrzały. Dlatego jadę jeszcze dalej, będę miał bardziej z tyłu punkt. A przed sobą pojazdy, które będą się pokazywały na respie. Oczywiście nie ma co wybierać przeciwników, tylko trzeba strzelać do wszystkiego, co się na lufę nawinie. Tak jak na przykład te M4A3. Zjeżdżam, wycofuję na dół. O, kolega z uszkodzoną gąsienicą wykręcił. Przeładowanie i tutaj już mamy spokój z tym pojazdem. No tak jak mówiłem, jest jeszcze następny M41. I tak jak mówiłem, nie mam już w tej chwili przestrzałów na czerwonych na punkcie. Za to przeciwnicy chyba powoli zaczynają się orientować, że tutaj mają wizytę. Tym razem teciak. Jeszcze jeden teciak. Za to na prawą stronę przeskoczył mi jeden czerwony. Zniknął z minimapy. Wolę się wycofać. O właśnie, M24, udało się go odbić i łatwy frag wpadł. No oczywiście M24, lekki czołg, średni potrzebny do zadania, M36, następny teciak. No wpadają te fragi, przyjmują się strzały bardzo łatwo. Obawiam się tylko, że tym razem już czerwoni dostaną wścieklizny. Następny przeskoczył na prawo. No tak nie bardzo się może decydować, czy jechać dalej, czy nie. Tym razem strzał nieudany. No niestety dla mnie to jest M4, A3, E2. I tutaj tak łatwo nie będzie, a jednak po przednim kółku weszło do czołgu pelotka.
No wpadają te fragi. Szkoda tylko, że nie wszystkie w lekkie i średnie czołgi. Niestety cały czas mamy stratę punktu, tracimy pasek. Decyduje się wyjechać na te pojazdy, które są właśnie przy punkcie. No kurczę. Trochę chyba przesadziłem. Jestem bokiem ustawiony do ISU 152. ISU nie strzela. No to ja mu strzelę, ale że jestem wysoko, to muszę się stąd ewakuować. I dobrze zrobiłem, bomby tam poleciały na moją pozycję. Tym razem dostaję uszkodzenia po tym strzale. Wycofuję się za górkę, naprawa, uzupełnianie załogi. Widać tylko dwóch czerwonych przy kapie, już teraz tylko jednego. I drużynowy wjeżdża na punkt. Jeżeli tam nikogo nie ma, to będzie przyjmował. O właśnie, dojeżdżają następni, powinno wyjść szybko. Znowu po prawej będę miał czerwonego. Ale zanim on, to jeszcze Pantera. No i teraz wyjeżdża kolejne M4A3. Próbowałem strzelać w gniazdo KM-u, nie trafiłem, mam uszkodzoną lufę. Włączam naprawę. No, czy zdążę to zrobić? M4 odjechała. Jedzie do niej kolejny przeciwnik. Od respa jeszcze jeden. No, dostali wścieklizny. Ja dostałem uszkodzenia. I teraz już nic nie zrobię. Jest ich za dużo przy mnie. O właśnie, tak to się skończyło. Przy 13 fragach całkiem nieźle. Całkiem nieźle jednym pojazdem zrobić taki wynik. No, a że gajdziny dołożyły od siebie, no jeszcze nie dołożyły, za chwilę dołożą od siebie jedno użycie, to muszę się postarać o ostatniego fraga, bo nie ma co liczyć na hojność gajdzina. Mam przed sobą jedno podświetlenie czerwone, to jest M24 czy M18, nie widzę dokładnie. W każdym razie trafić nie potrafię. Nie mam przestrzału podświetlenia. No właśnie, gajdziny już dołożyły ten ostatni od siebie. Pierwszy i ostatni bombowiec, który mi jest potrzebny. Czerwonych więcej nie widać. Ten, który był, chciałem zrzucić na niego artylerię, ale zdążył zginąć. Cały czas mam 13 fragów i 14 bombowców. Jest jeszcze minimalna szansa, że uda się coś zrobić. Pojawił się niszczyciel, ale zginął. I to zginął jako ostatni. Tak przeszła szansa na atomówkę, a byłyby fajerwerki. No i cóż. To z mojej strony wszystko dla chętnych statystyki. Cześć!